Na dzisiaj to był max. No niestety bark nie jest w 100% zdrowy i nie jestem tutaj powiedzmy przez to w 100% przygotowany, ale uważam, że to był dobry wyścig. Plan zrealizowałem, bo planem było zacząć 25 sekund na pierwsze 50 i tak było, więc do gdzieś 85 metra walczyłem. Końcówka nie była idealna. Parę błędów się pojawiło, spływanie doliny, finish, ale no niestety w sporcie nic nie jest perfekcyjnie. I tak było dzisiaj w moim przypadku 54.03. Chyba najszybszy czas w tym sezonie. Zadowala mnie 0,2 od minimum, 0,2 od finału, więc wiem, że wszystko jest w zasięgu i pozostaję zadowolony z dzisiejszego dnia. Popłynąłem sercem, bo naprawdę byłem zdenerwowany po rannym pływaniu. To nie było takie, że nie wiedziałem, co się dzieje, byłem świadomy, że ta ręka mi ucieka i to nie jest moja technika, to nie jest mój styl i gdzieś przez to tak się czuję w wodzie. No i świadomie na ostatnich 15 metrach też to odczuwałem, ale no mówię, no popłynąłem sercem 85 metrów, ostatnie 15, no gdzieś już głowa mi weszła i zabrakło tej końcówki, no niestety dzisiaj się z kolegą nie dogadaliśmy.